Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gościem Faktury Kultury jest pani Joanna Pancerowska, Narodowe Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. 17-25 listopada. To jest ten okres, kiedy w Warszawie odbywa się 5. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej. Eufonia. Cudowne wydarzenie, które ma 5. edycję i właściwie jak rozmawiam z moimi różnymi kolegami, mówią, że najmocniejszą. No to jest bardzo miła opinia. Ja się bardzo z tego cieszę, bo faktycznie Eufonie są takim najważniejszym, jeśli chodzi o budżet, o skalę zaangażowania całego zespołu projektem Narodowego Centrum Kultury, który powstaje dzięki właśnie wsparciu, dzięki funduszom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A też trzeba oddać honor, bo inicjatorem tego pomysłu, ojcem tego festiwalu jest pan minister Jarosław Sellin, który wspiera to przedsięwzięcie. Festiwal jest ogromnym wydarzeniem. 13 koncertów w tym roku. Hasło przewodnie to tradycje ludowe. Za nami już, bo półmetek przekroczyliśmy, za nami 6 dni festiwalowych, 9 z 13 koncertów. Przed nami jeszcze 4, licząc dzisiejszy, i 3 z nich będą też dostępne na kanale YouTube Narodowego Centrum Kultury w takim otwartym streamingu, w otwartej transmisji, więc tych wszystkich, którzy nie będą mogli dotrzeć albo mieszkają poza Warszawą, też zapraszamy do śledzenia tych transmisji i uczestniczenia w wydarzeniach. Dzisiaj taki koncert, myślę, specjalny. Każdego roku mamy taki koncert, kiedy zapraszamy najznakomitsze chóry z całego świata. Tym razem będzie to chór z Armenii, państwowy chór armeński, który wystąpi w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy dzisiaj o 19:30. Chór, który naprawdę zachwyca wirtuozerią wykonania, który zachwyca właśnie tym, że podejmuje wyzwania wykonywania utworów tak różnych stylistycznie, z różnych epok, także różnych eksperymentów muzycznych. Więc to na pewno będzie taka również uczta dla ucha, dla wszystkich, którzy dzisiaj przyjdą. A w repertuarze naprawdę bardzo, bardzo ciekawe utwory i bardzo zróżnicowane, bo od właśnie XIX wieku po wiek XX możemy nawet powiedzieć, że to jest taka podróż od armeńskich równin po zgiełk wiedeńskich ulic, bo będzie i Gustav Mahler, i Franciszek Liszt, i Zoltán Kodály, węgierski kompozytor, György Ligeti, Arvo Pärt, Raymond Schaffer, Henryk Mikołaj Górecki, ale cała druga część tego koncertu to będą kompozytorzy armeńscy, których my właściwie nie znamy. Tak, właściwie nie znamy, albo znamy bardzo słabo, będą śpiewali wokaliści utwory Komitasa, który jest uważany za mnicha armeńskiego, który jest uważany za twórcę i takiego ojca współczesnej muzyki armeńskiej, ale będą też inni kompozytorzy, na przykład Vahe Sharafian czy Arzas Voskanyan, dwójka właśnie z tych kompozytorów będzie dzisiaj obecna osobiście, przyjeżdża z chórem, więc jesteśmy tym zaszczyceni, bo to też jest pewna tradycja Eufonii, że nasze zaproszenie przyjmują wielcy kompozytorzy. Byli na Eufoniach Jarvo Pärt, jeden w ogóle z największych światowych kompozytorów, światowego formatu. Był Valentin Sylwestro w ubiegłym roku, najwybitniejszy żyjący kompozytor ukraiński. Spodziewamy się teraz na jutrzejszym koncercie Mikołaja Piotra Góreckiego, który przyleci ze Stanów, bo jutro będzie prapremierowe wykonanie jego utworów przez Ach Duo. To będzie jego utwór na harfę i gitarę.
Tylko przepraszam, bo powiedziałam jutro, nie jutro, a w sobotę o godzinie 17, również w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Natomiast jutro będzie taki koncert, też bym powiedziała nowość w repertuarze Eufonii, taki nietypowy dla Eufonii, bo zaprezentujemy taką autentyczną muzykę ludową w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Olza oraz kapeli Lipka. To się będzie działo o 19:30 w Małej Warszawie. Będzie bardzo muzycznie, bardzo barwnie, a na koniec zaprosimy publiczność do wspólnej nauki tańców ludowych, więc to będzie takie połączenie muzyki i tańca. Ja powinnam zadać to pytanie na początku, dlatego że festiwal ma 5. edycję, ale myślę, że często zdarza się tak, że słuchacze, widzowie zastanawiają się, co to znaczy eufonie. Eufonie to jest słowo, które ma swoje źródło w starożytnej Grece i znaczy piękne współbrzmienia. Harmonia, tak? Więc my sobie mówimy, że eufonie to są te piękne dźwięki, które rozbrzmiewają podczas festiwalu. I to jest właśnie taka też piękna, melodyjna nazwa, krótka, melodyjna, wpadająca w ucho i absolutnie koresponduje z tym, co się podczas festiwalu dzieje. Jest to też słowo obecne właśnie w muzykologii, ale też w językoznawstwie, więc chyba adekwatne. Jak patrzymy na, jak słuchamy, bo to nie jest to słowo, twórczości właśnie armeńskiej, polskiej, czy jakichś innych narodów, to widać jest, słychać jest różnice duszy, wrażliwości, czy jednak jest coś, co nas łączy w tym regionie? Myślę, że łączy nas faktycznie taka duża wrażliwość i takie umiłowanie do muzyki, bo wydaje mi się, że te słowiańskie narody, choć oczywiście Słowianie to jest tylko fragment tego obszaru, który prezentujemy, którego dorobek prezentujemy, ta słowiańszczyzna, bo mimo że festiwal ma w nazwie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, to my bardzo tak szeroko, nie stricte geograficznie, ale tak szerzej definiujemy ten nasz region, bo prezentujemy muzykę od Bałkanów, po Skandynawię, właśnie po Armenię, Gruzję na wschodzie, więc to jest pewien tygiel kulturowy i faktycznie możemy też tę różnicę temperamentów, różnicę w brzmień muzycznych obserwować i słyszeć podczas różnych koncertów. Tak będzie dzisiaj właśnie, bo tak jak wspomniałam i będą kompozytorzy właśnie klasyczni, romantyczni z XIX wieku, jak Liszt, będą współcześni, jak Górecki czy Penderecki, Ligeti, ale też właśnie ci może dla nas trochę i nieznani, może trochę nawet inaczej brzmiąca muzyka armeńska, troszkę z innego kręgu kulturowego. Ale to jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład nie wiedziałam, kto jest narodowym twórcą współczesnej muzyki i ta opowieść o mnichu, który jest najbardziej rozpoznawalny, nawet jeśli państwo nie będą mogli uczestniczyć dziś, to warto jednak poszukać tych zderzeń kulturowych. Zastanawiam się, jak państwo selekcjonują, jak powstaje program, jak się wybiera tych twórców, jak się ich odnajduje. No to jest też długi proces i to jest wynik różnych kompromisów, bo nasz region jest naprawdę bardzo bogaty w piękne osiągnięcia muzyczne, które składają się na to dziedzictwo muzyczne regionu i światowe dziedzictwo muzyczne. I my często nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, że właśnie to ci kompozytorzy i artyści, którzy się wywodzą z tych krajów ościennych, są w kanonie tej muzyki światowej. I jeśli chodzi o artystów, to goszczą na scenie
scenach światowych. My te perełki staramy się wyłuskać i Państwu pokazywać, a to jest praca naszej Rady Programowej Festiwalu, na której czele stoi pan dr Mieczysław Kominek, prezes Związku Kompozytorów Polskich, ale też znakomici eksperci, muzykolodzy, którzy właśnie w tych swoich sporach, różnych propozycjach w końcu się ten program zawsze rodzi i on jest, tak jak widać właśnie teraz, bardzo różnorodny, bo nie tylko jeśli chodzi o tę przestrzeń czasową, czyli ten, jak powiedziałam, XIX wiek, muzyka XIX-wieczna, XX-wieczna, współczesna bardzo i geograficznie zróżnicowana. Są utwory, to też trzeba powiedzieć, które powstają na specjalne zamówienie festiwalowe. Właśnie takim utworem będzie utwór Wariacje podwójne na gitarę i harfę Mikołaja Piotra Góreckiego, który specjalnie dla nas tę wersję przygotował i ona pierwszy raz w Polsce zostanie zaprezentowana w wykonaniu właśnie Ach Duo, który tworzy Aleksander Pankowski, Weliankowski, Julia Łopuszyńska, ale takim projektem też właściwie po raz pierwszy prezentowanym było koncertowe wykonanie muzyki do filmu Chłopi, które miało miejsce w Filharmonii w poprzednią sobotę, czy też projekt Europolifonie, który wybrzmiał w niedzielę w Zamku Królewskim i to była naprawdę prawdziwa uczta. Nasze zaproszenie na festiwal przyjął jeden z dziennikarzy węgierskich, który powiedział, że no, dawno nie słyszał tak perfekcyjnego wykonania wielogłosowych pieśni właśnie pochodzących i z Sardynii, z Albanii, z Bułgarii, Rumunii, ze Słowenii, Chorwacji, więc bardzo takiego szerokiego obszaru. Te pieśni zostały specjalnie wybrane przez twórców tego projektu, Piotra Pierona i panią dr Weronikę Grozdewko-Łacińską, więc to też nie usłyszą Państwo tego nigdzie indziej, tylko można było uczestniczyć w tym koncercie i wiem, że wszyscy i cała publiczność była zachwycona, bo brzmiało to niezwykle uroczo. Czy istnieją takie odpowiedniki w Europie? Czy Państwo mieli jakiś wzór? Czy współpracujecie z jakimiś festiwalami? Wymieniacie się informacjami? Może weź tego, bo jest świetny. Jest bardzo dużo festiwali i widzimy w Polsce, możemy w nich uczestniczyć. My sami, Narodowe Centrum Kultury też wspiera różne przedsięwzięcia i angażuje się na przykład w Szalone Dni Muzyki, ale też w inne przedsięwzięcia festiwalowe. Natomiast to jest oryginalny, autorski pomysł i nie ma odpowiednika tego festiwalu nigdzie indziej. Tylko właśnie w listopadzie, zawsze w drugiej połowie listopada mogą Państwo posłuchać tej wyjątkowej muzyki właśnie z regionu i artystów z regionu, ale też gwiazd muzyki światowej, którzy grają repertuar właśnie środkowoeuropejski. I tak było w tym roku, bo przecież festiwal zainaugurowała wspaniała, jedna z najsłynniejszych orkiestr na świecie, orkiestra symfoniczna BBC, ale właśnie ten repertuar był taki nasz środkowoeuropejski. I to powoduje również, że te utwory i ci kompozytorzy wchodzą często do repertuaru tych światowych gwiazd, czy wokalistów, czy solistów, instrumentalistów, czy właśnie orkiestr, że oni też, przyjeżdżając na festiwal, wykonując ten repertuar, często odkrywają właśnie utwory i kompozytorów, na których wcześniej nie zwracali uwagi. Więc to jest taka też promocja twórczości, dorobku, kompozycji, utworów poza nasz region. Jak wygląda publiczność na festiwalu? Jaki jest przekrój publiczności? On też jest bardzo różnorodny. Myślę, że to nie jest właśnie jakaś grupa takich koneserów jednego gatunku muzyki, bo festiwal jest bardzo zróżnicowany.
Jak widzimy też w tym roku, mamy utwory klasyczne i koncerty klasyczne, które się odbywają w Filharmonii. Tu przychodzą często melomani, ale właśnie koncert z muzyką, podczas którego prezentowaliśmy muzykę do filmu Chłopi, no zgromadził tak różną publiczność. Przychodziły tutaj też, były na widowni, widzieliśmy gwiazdy muzyki rozrywkowej, była Natalia Schroeder. I było to naprawdę takie grono, może nawet nie bardzo typowe dla Filharmonii, no bo to jest muzyka filmowa, która, przypomnijmy, cieszy się w tej chwili ogromną popularnością, bo sam film jest na szczycie polskiego box office'u. Ponad milion widzów obejrzało go już w polskich kinach przez ponad miesiąc. Co jest dobrą informacją. Tak, to jest dobra informacja, bo film też został zgłoszony jako polski kandydat do Oscara i również muzyka Łukasza Rostkowskiego kandyduje do zasłużenie, tego. Powiem od razu. Tak, więc to była inna publiczność, bardzo szeroka i od naprawdę takich młodych ludzi po starszych. Były koncerty jazzowe, na przykład Michała Barańskiego, który prezentował program z płyty Mazowian Mantra, nagrodzonej podwójnym Fryderykiem. Tutaj bardziej właśnie publiczność jazzowa, czy Bester Quartet z Grażyną Augustik, Piotrem Lato. Tam też takie, no powiedzmy, brzmienia folkowo-jazzowe. Jutro będzie prawdziwa ludowa muzyka w Małej Warszawie. Dzisiaj muzyka churalna. Na finał w Penderecki, bo tak było też już kilka razy właśnie, że kończyliśmy festiwal wielkimi dziełami Krzysztofa Pendereckiego. Tym razem w sobotę o godzinie 19:30 w Kościele Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim zabrzmi monumentalne dzieło Jutrznia. Dwie części Jutrzni, złożenie Chrystusa do grobu i Zmartwychwstanie. I w tej wersji utwór zostanie zaprezentowany w Warszawie pierwszy raz od 52 lat. Ostatni raz takie wykonanie obydwu części Jutrzni odbyło się w 71 roku. Właśnie przewodniczący naszej Rady Programowej, pan Kominek, wspominał, że uczestniczył wtedy w tym koncercie. Był on niesamowity, poprzedzony wystąpieniem prymasa Wyszyńskiego. Znam też, mam znajomego, który wtedy jako mały chłopiec śpiewał w chórze podczas wykonania tego utworu, powiedział, że absolutnie z wielkimi emocjami czeka na wykonanie sobotnie, a będzie to wykonanie niezwykłe. 230 artystów wystąpi w czasie tego koncertu. Połączą siły Sinfonia Warszawia, Orkiestra Sinfonia Warszawia, Chór Filharmonii Narodowej, Poznański Chór Chłopięcy, ale też znakomici soliści. Bożena Bujnicka, Krzysztof Konieczny, Tomasz Konieczny, będzie też w czasie tego koncertu śpiewał pan Rafał Bartmiński i Agnieszka Relis i Wołodymyr Tyszkow. Więc piątka solistów, dwa chóry, orkiestra symfoniczna i nad tym wielkim 230-osobowym zespołem najwybitniejszych artystów będzie sprawował pieczę znakomity dyrygent węgierski Zsolt Nagy, który też po raz kolejny przyjeżdża na festiwal Eufonię, który i bardzo ceni nasz festiwal i mierzy się z dziełem Krzysztofa Pendereckiego, a dzisiaj 90. urodziny mistrza. I ja tylko dodam, w 2017 roku Kościół Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim dostał tytuł jedyny w Polsce House of Life. To jest wyjątkowy kościół. Ci wszyscy z Państwa, którzy znają Warszawę, na pewno to wiedzą, bo to kościół, który uratował setki istnień. Jesteśmy tutaj, w tym miejscu, gdzie ten utwór zabrzmi jeszcze, jakby metafizyka jego się bardzo mocno rozciągnie i myślę, że to świetnie
świetny pomysł, żeby właśnie w tym miejscu zabrzmiał ten utwór. Bardzo serdecznie dziękuję pani Anno za wizytę. Proszę tylko przypomnieć na koniec, gdzie można w streamingu, które koncerty będzie można w streamingu obejrzeć, bo mamy słuchaczy na całym świecie, więc nie mogę zabierać wszystkich do Warszawy. W streamingu można usłyszeć dzisiejszy koncert o godzinie 19:30. To będzie właśnie chór armeński z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy. Jutrzejszy koncert w Małej Warszawie Zespołu Pieśni Tańca Olza i Kapeli Lipka, też 19:30. I koncert sobotni duetu Ach Duo, który się też będzie odbywał o godzinie 17, ale też właśnie w Kościele Świętej Trójcy. I te wszystkie transmisje, streamingi są na kanale YouTube Narodowego Centrum Kultury, NC Kultury. To ja bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Joanna Bancerowska, Narodowe Centrum Kultury, opowiadała o tym wspaniałym wydarzeniu. Bardzo serdecznie go polecamy w ten czy inny sposób. Proszę odwiedzić ją w Wonie. Wszystkiego dobrego i dziękuję. Dziękuję bardzo. Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.